Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako poseł ziemi gdańskiej, podobnie jak w zeszłym roku i w tym roku składałam poprawki do budżetu. W zeszłym roku dzięki temu udało się na przykład zdobyć pieniądze, między innymi dzięki temu na wyspę sobie, na pierwszy etap budowy mostu na Wyspę Sobieszewską. W tym roku złożyłam 6 poprawek na ważne dla naszego regionu inwestycje. Niestety wszystkie poprawki członków opozycji, nasze czyli, zostały odrzucone przez PiS na posiedzeniu Komisji Finansów. Nawet ci posłowie z PiS, którzy mieszkają w naszym okręgu, też negatywnie je opiniowali, choć obiecywali wspierać najważniejsze inwestycje regionu. Rozumiem, że jesteśmy w mniejszości. Niemniej każdy z nas, z posłów opozycji, wszedł do Sejmu dzięki poparciu dużej ilości osób i chcielibyśmy wywiązać się z obowiązku rzetelnej pracy na rzecz naszego regionu. Niestety stało się tak, że PiS zblokował wszystkie nasze poprawki, uchwalając niezgodnie z procedurami budżet, odbierając nam nawet możliwość obrony własnych poprawek i zadawania pytań. Protestowaliśmy przeciwko takiemu właśnie traktowaniu i takiemu uchwaleniu budżetu. Spowodować to może chociażby oprócz niemożliwości przez nas obrony naszych własnych poprawek, czyli najważniejszych według nas inwestycji w naszym regionie, to może jeszcze spowodować daleko idące konsekwencje, bo na przykład zablokowanie środków unijnych. Co będzie, jeżeli Komisja Europejska odmówi dofinansowania z powodu wątpliwego uchwalenia budżetu? Przedstawiam Państwu kolejną inwestycję, o które chciałam zabiegać podczas uchwalania budżetu, a do czego mnie nie dopuszczono. 1. Budowa obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Wnioskowałam o 6 milionów złotych na prace projektowe. Obecna obwodowa Trójmiasta nie spełnia już swojej roli, gdyż wzdłuż niej powstały osiedla mieszkaniowe. Powoduje to, że stała się ona miejską ulicą. W okresie letnim zdarza się, że przejeżdża nią ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę. Jest ta droga zapisana w rządowym planie budowy dróg krajowych i autostrad, natomiast są duże wątpliwości, czy będzie realizowana. 2. Przebudowa. Drugi ważny dla mnie temat, o który chciałabym zabiegać, to jest przebudowa zabytkowego mostu w Tczewie przez rzekę Wisłę. Zabiegałam o 47 milionów złotych potrzebnych na dokończenie tej inwestycji. Ten piękny, zabytkowy, XIX-wieczny most i pierwsza kolejowa przeprawa w Polsce przez Wisłę musi być jak najszybciej wyremontowany. Poprzedni rząd zabezpieczył na pierwszy etap remontu pieniądze, co zostało zresztą już ukończone. Drugi etap nie doczekał się jeszcze pieniędzy w budżecie na dokończenie przebudowy. Jest on ten most ważny jest komunikacyjnie, gdyż skraca podróż dla mieszkańców po obu stronach Wisły, pomijając już, że to jest naprawdę historyczny, piękny zabytek nasz. 3. Bardzo ważna dla mnie inwestycja następna to jest budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa, Zielony Bulwar. Zabiegałam o pieniądze na przygotowania projektowe związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Trasa ta jest bardzo potrzebna jako jedyny dojazd z Gdańska i Sopotu do przyszłej obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, ale też jako jedyne skuteczne rozładowanie korka samochodowego do gdańskiej dzielnicy Osowa. Poza tym tylko takie rozwiązanie ochroni zabytkową, pocysterską zabudowę starej oliwy, gdyż ta trasa omijałaby wtedy oliwę. Jest to trasa z tunelem pod Pachołkiem, przez co bardzo droga. Mamy świadomość, że obecnie korzystamy z ostatniego, tak dużego rozdania środków unijnych, więc jak nie teraz, to może nigdy. Dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy o to zabiegać. Czwarta inwestycja dla mnie, moim zdaniem ważna dla regionu, jest to budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, etap drugi. W zeszłym roku udało się wspólnym działaniem zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu centralnego na pierwszy etap, ale brak na etap drugi.
I następna rzecz to jest budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego na prace projektowe, realizacja zaprojektuj i buduj. No i trasa S6, bardzo ważny odcinek od obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta do Koszalina. Wszystkie te inwestycje, o które zabiegam, są bardzo ważnymi dla naszego regionu i mam nadzieję, że choć część z nich uda mi się skutecznie wywalczyć. Dziękuję bardzo.